Dobry wieczór lub dzień dobry, gdziekolwiek nas Państwo oglądają. To jest program Polonia 24, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia w życiu Polaków w kraju i za granicą. Agata Konarska, witam Państwa. Oto co dziś przed nami. Polscy informatycy po raz kolejny pokazują, na co ich stać. My jesteśmy na pewno w czołówce. Inżynierowie z Bytomia stworzyli najszybszy procesor na świecie. Najbardziej wydajny procesor na świecie powstał nie w Dolinie Krzemowej, a w polskim Zagłębiu Węglowym. Informatycy z Bytomia zaprojektowali układ pięciokrotnie szybszy od innych procesorów na rynku. Zainteresowanie polskim produktem jest ogromne. Możliwe, że niedługo maszyny na świecie będą posiadały mózg z Bytomia. O sukcesach polskiej informatyki Bartłomiej Jarkiewicz. Inteligentne roboty, efektowne smartfony czy superszybkie serwery. Do tej pory wyroby najwyższej technologii kojarzyły się ze Stanami Zjednoczonymi czy Japonią. Niedługo może się to zmienić, bo najszybszy procesor na świecie powstał w małej firmie w Bytomiu. Uzyskaliśmy współczynnik w granicach pięciokrotnie szybszy od oryginału. Co oznacza, że żeby wykonać tę samą operację, polski produkt potrzebuje dużo mniej czasu. Konstrukcją zainteresowane są największe koncerny na świecie, bo jego zastosowanie może być wszechstronne. Począwszy od prostych kontrolerów przemysłowych, przez inteligentne pralki, po zaawansowane sztuczną nerkę. W ostatnich latach Polacy coraz częściej pokazują, że zaczynamy się liczyć w świecie informatyki. Przede wszystkim ostatnie sukcesy na wielkim konkursie Imagine Cup Microsoftu. Dwa polskie zespoły, które zajęły drugie i pierwsze miejsce oraz jedna osoba, która zwyciężyła, no nie zwyciężyła, ale stanęła na podium na trzecim miejscu w kategorii IT Challenge. Na tym jednak nie koniec. Polska firma produkuje jeden z najlepszych syntezatorów mowy. Iwona w testach pokonuje produkty takich gigantów jak IBM. Sprzedaje się na całym świecie. Niewielu też wie, że w Polsce rozwijana jest przeglądarka internetowa Opera. My jesteśmy na pewno w czołówce. Tylko musimy dbać o to, żebyśmy nie tracili naszych specjalistów. A w przyszłości może być jeszcze lepiej, bo Polacy najnowsze technologie tworzą już od najmłodszych lat. Bartłomiej Jarkiewicz, Polonia 24.